Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejny epizod i gratka dla posiadaczy Mavic Air 2. Jak wiele osób już zapewne zdążyło sprawdzić i przekonało się na własnej skórze, wraz z wejściem Mavic Air 2 mamy do czynienia też z nowym kontrolerem, z nową aparaturą. Jest to o tyle nietypowa sprawa, że po pierwsze mamy bardzo dobrą pojemność akumulatora, która wystarcza nam na 240 minut użytkowania, ale uwaga, co się dzieje? Zlikwidowano anteny, przeniesiono uchwyt na górę, nad kontroler i w tym momencie te obejmy, które stanowią również anteny, niestety nie są ruchome, czyli pierwsza sprawa, która jest mało korzystna, to fakt, że żeby trzymać ten kontroler prawidłowo, powinniśmy go mieć mniej więcej pionowo. Tak, to jest ta jedna rzecz. Oczywiście nie mamy też regulacji kąta, anten względem naszego drona, ale cóż, tak niestety bywa. I druga sprawa, która się pojawiła, to niestety brak możliwości montażu tabletu. Zwróćcie uwagę, ja mam tutaj tablet 8-calowy i nie jestem w stanie go w tej chwili zamontować. Zatem stanęliśmy, słuchajcie, przed takim dylematem, co zrobić. Po pierwsze, żeby zamontować tablet w tym uchwycie, a po drugie, co zrobić, żeby mieć możliwość regulacji kąta i fajny, sprzyjający faktycznie eksploatacji kąt użytkowania. I w tej audycji pokażę Wam, jak można to zrobić. Zatem do dzieła. Słuchajcie, jeżeli popatrzymy, jak wygląda sytuacja na dzisiaj, mamy kontroler i mamy właściwie tylko urządzenie mobilne w postaci smartfona. Całość dość prosto się montuje, dodatkowo kabel, który wychodzi z tyłu do urządzenia mobilnego. I to, co mamy, to o czym wspominałem, to jest jedna płaszczyzna kontrolera z urządzeniem mobilnym, prawda? I teraz istotą sprawy jest to, żebyśmy mieli bardziej przyjazny kąt, jeżeli chodzi o użytkowanie. Fakt, że jeżeli odchylimy urządzenie mobilne, to nasze anteny będą skierowane bardziej w dół niż czołem do drona, ale to jest druga sprawa, bardziej dyskusyjna i to jest dyskusja na inną okazję. Ale napisał do mnie Przemek parę dni temu, stwierdził, że ma bardzo fajny projekt, który zmodyfikował i to jest projekt z Thanksgivera, który zmodyfikował do własnych potrzeb. Już pokażę Wam, jak wygląda możliwość faktycznie montażu urządzenia mobilnego w przypadku kąta nachylenia innego, bardziej korzystnego. Tak jak tu, jest to wydruk, projekt, który Przemek usprawnił. Mamy mocowanie na sprężynach. Tak jak teraz. Wygląda to dość fajnie. Oprócz tego to, co powiedziałem, że urządzenie jest zwrócone, anteny zwrócone są właściwie do dołu, do ziemi, jeżeli je użytkujemy, a nie są zwrócone czołem do naszego drona. Więc tutaj DJI nie do końca przemyślało ten projekt, ja bym mógł powiedzieć, bo tak jak mieliśmy fantastyczne aparatury, jeżeli chodzi o Inspire czy Phantoma, to tutaj z Mavicami już jest dość słabo. Natomiast ten patent jest pewnym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli latamy w miarę blisko, bo Q-Sync ma całkiem dobry sygnał i to, że anteny zwrócone są na dół, przy niewielkich odległościach nie powinno mieć aż takiego dużego znaczenia. Dobra, i to jest pierwszy projekt od Przemka, który mi się bardzo spodobał. Dotyczy on smartfona. Teraz zobaczmy, jak by wyglądała sytuacja, gdybyśmy chcieli zastosować nie smartfona, ale coś większego. Przede wszystkim w przypadku tabletu mamy dwie rzeczy. Za krótki jest ten kabel dostarczony fabrycznie, więc trzeba zaopatrzyć się w kabel OTG, to jest przejściówka z USB typu C na złącze nasze, które występuje w telefonie. Złącza są różne, ja mam akurat Lightning, więc to jest kabel, który zakupiłem, oryginalny kabel Apple za 100. Od razu go tutaj zamontujemy w tym gnieździe, żeby nam było łatwiej. I teraz stajemy przed taką sytuacją, że niestety, ale tablet nie mieści się tutaj, prawda? Zobaczcie, że brakuje dość sporo, brakuje nam co najmniej 2-3 cm, żeby go zamontować. Rozwiązania, Przemek pokazał mi dwa i one są fantastyczne. Pierwsze rozwiązanie, prostsze, uważam, że jest całkiem niezłe. Drugie jest bardziej pracochłonne, nie każdy, bardziej modelarze i ludzie ze smykałką do prac manualnych mogą skorzystać. Sprawdźmy najpierw rozwiązanie prostsze. Jeden wydruk. Montujemy go w ten sposób, tak? Delikatnie i przekręcamy. Tak jest.
I tutaj do dyspozycji mamy jeszcze uchwyt na smycz. Trzeba trochę wysunąć. Montujemy ten uchwyt i w tym momencie możemy cały tablet również osadzić. Tu trzeba pamiętać o tym, żeby mocowanie jeszcze odpowiednie. Tak. Ten kabel można oczywiście zwinąć, można go używać inaczej, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o montaż. Plus do tego mamy możliwość też wsparcia na szyi i dzięki temu jesteśmy w stanie to urządzenie odciążyć, tak żeby nam zbalansowało się w rękach. Fajne rozwiązanie, uważam, że godne polecenia. Za chwilę pokażę jeszcze jedno. Patrząc jeszcze na to mocowanie trzeciej generacji, ono jest naprawdę dobre. To jest wersja trzecia, która posiada składany ten korpus. Już pokażę, o co chodzi i pod jakim względem jest to dobre. A mianowicie pod takim względem, że można bezpośrednio, bez demontażu, transportować tego typu rozwiązanie, tak? I tutaj mam w tym momencie ten kontroler drona i ewentualnie drugi czy trzeci pakiet. To wszystko wchodzi mi tu ładnie, tak? I to wygląda naprawdę rewelacyjnie pod tym kątem, że mieści się. Rozkładamy. Ciach, jest gotowy do tabletu, do montażu tabletu. Ale jak widzicie, są tutaj trzy rozwiązania bardzo ciekawe. Ja postaram się umieścić też linki do Thingsgivera, żebyście mogli sobie to wydrukować. Wygląda to całkiem nieźle i myślę, że bardzo ułatwia życie. Pamiętajcie o kablu. Musi być dłuższy kabel OTG. Najlepiej trochę lepszy kupić, bo nie wszystkie kable obsługiwane są przez te urządzenia i nie wszystkie kable chcą współpracować. Ja kupiłem kabel za 100, ale myślę, że można kupić na pewno taniej kabel, który tutaj jest kompatybilny. Jeżeli macie namiary, to bardzo proszę o komentarze pod tym filmem. Ja umieszczę link do tych plików z wydruków. Także kończąc, słuchajcie, bardzo dziękuję Przemkowi za pomoc i podesłanie tych wydruków. Naprawdę fajnie, fachowa robota i widać, że chłopak poświęcił dużo czasu i energii, żeby to zrobić. Wielkie dzięki, Przemek, i tak trzymać. Do zobaczenia, trzymajcie się już w kolejnym epizodzie. Cześć! Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp. Masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.